Cześć, tu Ernest! W tym filmiku odkryjemy nowe sekrety wyspy oraz przyjrzymy się wyciekom na temat nowych broni i przedmiotów. Zanim jednak wystartujemy, to mam dla was pewną nowinę. Światło dzienne ujrzał nowy pakiet szkieletowych skinów, który zawiera w sumie aż 11 przedmiotów. By the way, mój kod to Ernest, a oto kilku z moich wspierających z kodem Ernest. Dzięki wielkie za wsparcie. Okej, zaczynajmy! Jak co roku na wyspie nie mogło zabraknąć upiornych ozdób na ulicach i domach. Już tydzień temu można było dostrzec pierwsze duszki i pajączki, ale dopiero na koszmarów czar Halloween rusza pełną parą. Po całej wyspie są rozsiane mniejsze czy większe znajdźki, jednak zdecydowanie najciekawsze dziwaczności znajdziemy tutaj. Stoją to obok siebie trzy domki, które rozpadły się nad brzegiem oceanu. Ten oto domek został przejęty przez gargulce. Niektórzy z was mogą je kojarzyć z bardzo starych wyzwań. Nie grają już muzyczki tak jak kiedyś, ale dalej błyszczą oczami raz na jakiś czas i robią niepokojące rzeczy z mieszkańcami wyspy. No to się nie zmieniło. Sąsiedni domek wypełniły duchy. Wisi tu kilka ozdobnych duszków, ale teraz uwaga. Cierpliwi będą świadkami tego, jak z tego domku wyłania się ich cała armia. Uwierzcie mi, to bardzo rzadki widok. Nie mam pojęcia, jak to aktywować. Jednemu z moich widzów, dzięki Jupik, udało się to wyłapać po dosłownie godzinie polowania na duchy. Swoją drogą to na chwilkę cofnijmy się w czasie. Rok temu, w pierwszym sezonie rozdziału drugiego, bardzo mała grupka graczy zgłosiła obserwację ducha w przylądku Dorsza na południu wyspy. Tego roku ten duszek wrócił ze znajomymi nad północny brzeg wyspy. Przy zachodnim brzegu za to, tuż obok zielonych żywopłotów, postawiono nowy sklep z ozdobami halloweenowymi. 4 tygodnie temu po aktualizacji Wolverina pojawił się w tym miejscu sam surowy budynek. Niczego w nim na początku nie było. Kolejne aktualizacje powoli wypełniały pustkę, a na koszmarów czar zrobił się z tego pełnoprawny bull market dla osób chętnych postawić kilka nagrobków przed domem. Co ciekawe, przy głównym wejściu są wystawione postacie, które niedługo zawitają do sklepu za fotelce. Poza tym jest tu mnóstwo dmuchanych ciekawostek, których nie mogło zabraknąć. Bus bojowy, potwory, Frankensteiny. Jest też coś dla fanów kopalni i farmy furii. Dalej, na przestrzeni ostatnich kilku tygodni na wyspie, w ukryciu, rozwinął się bardzo ciekawy, a nawet wybuchowy wątek fabularny. Zaczęło się od niewinnej prezentacji beczki z nową formułą Super Siorba, która odbyła się wśród gnomków na południu wyspy. Niestety, coś poszło nie tak i beczka z siorbem zamieniła komiwojażera w pył. Za tym stał wściekły, czerwony gnomek Terminator. Sprzedawca, sabotażysta i jego roboty zostały odnalezione 2 tygodnie później w jego podziemnej bazie, która kiedyś należała do agencji Ducha i Cienia. Plany widoczne w jego dziupli zdradziły nam, że rozsiał po wyspie więcej takich wybuchowych beczek z siorbem. My, gracze ze zadanie, mieliśmy te bomby rozbroić oraz powstrzymać gnomki zachęcające do smakowania tych siorbów. Kilkanaście dni później gnomek wysłał swoje roboty do różnych lokacji na mapie, gdzie namalowały graffiti złoczyńcy. Samo odwiedzenie ich wynagradza nas punktami doświadczenia, dlatego warto te miejsce obczaić w grze. Oto 3 lokacje takich oznaczeń. Żądny krwi gnomek powrócił, aby wprowadzić w życie swój plan ostateczny. Tym razem atakuje u źródła. Wkradł się do fabryki siorbanych szuwarów, gdzie zatruł kadzie z siorbem. Aby te wyzwanie poboczne wykonać, wystarczy wejść do obu pojemników. Obok można przyłapać złoczyńcę. Gdy tylko do niego podejdziemy, wystrzeliwuje się on cecakiem odrzutowym, aby następnie rozwalić się o ziemię. No, to tyle z ucieczki. To chyba koniec przygód z tą postacią. Ale kto wie, może jego roboty go stąd wykopią. Na dzień dzisiejszy nie da się go nigdzie indziej znaleźć. Teraz coś miłego. Na początek tego sezonu ostatni pomagierzy Ducha i Cienia zostali bez roboty, po tym jak obie organizacje zostały puszczone z torbami. Nudzili się sami w byłych biurach swoich agencji, ale nie na długo. Pewnego dnia spotkali się w przyulicznej knajpie, gdzie doszło do epickiego pojedynku tanecznego. Tym sposobem rozwiał się zgrzyt, który był między nimi, a więź między nimi się nasiliła. 2 tygodnie później kumpli można było spotkać nad basenem w zalewie zastoju, gdzie wspólnie emotkowali, grali na konsoli i zajadali się burgerami. Ich następnym celem podróży było Hydro 16. Tutaj pospacerowali wzdłuż ulicy oraz odwiedzili wystawę sprzętu Hydro 16. Na koszmarów czar udali się na plażę.
i aby wczuć się w klimat Halloween, ubrali na głowy świecące dynie. Tutaj znowu sobie spacerują i emotkują. Raz udają, że łowią, a innym razem tańczą taniec taco. Przed knajpą z tacosami. Na pomoście zatrzymują się na kawałek pizzy, a następnie przy kartonowym machającym Johnsim i wspólnie machają do kamery. Spacer kończył przerwą na cukierki w lodziarni. Gdzie następnie się udadzą? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nic ich nie rozdzieli. Jezus Maria! Ty, co ty zrobił, Paweł? Zmian doczekała się też chatka przy żółtym moście. Dla niewtajemniczonych krótka lekcja historii. W drugim sezonie zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna wiozła palety, a druga fotele. Z materiałów, które się rozleciały i spadły z góry, postawiono chatkę. Kilka miesięcy później rozłożono kafelki podłogowe i przygotowano ściany na malowanie. Tempo budowy jest niesamowite. W grze zaszła jeszcze jedna zmiana, którą przeoczyłem w moim poprzednim filmiku. Co każdy mecz startują teraz dwa Quinjety zamiast czterech. Na arenach jednak dalej startują cztery, więc może to jest tymczasowa zmiana na koszmar of czar. Wracając do tematu ozdób halloweenowych, to w tym roku nie znajdziemy takich w Piszącej Puszczy. Mimo tego uważam, że ta miejscówka nadrabia klimatem w nocy. Gęsta mgła w mrocznym lesie to już sama w sobie idealny materiał na koszmar of czar. O, i Wolverine. Więc tak, dmuchane pająki tutaj jeszcze nie zamieszkały, ale posłuchajcie tego! Gracze na urządzeniach z Androidem napotkali się na coś kompletnie innego. Społeczność Fortnite okrążyła garść zdjęć, na których widać czarną sylwetkę tajemniczej postaci w Piszącej Puszczy i okolicach. To tylko taki statyczny model. Nie wydaje z siebie żadnych dźwięków czy animacji, ponieważ to tak naprawdę błąd i ta postać pojawiła się tam za wcześnie. Z jakiegoś powodu na niektórych Androidach ta postać pojawia się przedwcześnie. Co ciekawe, ta tajemnicza postać to tak naprawdę skin. Po raz pierwszy w plika gry model tego pana Grzybka pojawił się w trzecim sezonie pod nazwą kodową Matka. Wygląda na to, że zawitał na wyspę jako postać, z którą będzie można porozmawiać. Dzięki Sizziemu wiemy, że w plika gry jest już kilka wzmianek o nowym wyzwaniu z Madcapem, ale nie wiemy dokładnie, na czym to wyzwanie by polegało. To nie pierwszy raz, gdy będzie można wejść w interakcję z Grzybem w Piszącej Puszczy. W drugim sezonie na kilka godzin pojawił się to inny Grzybek, który za nami biegał i leczył zdrowie. Może Madcap będzie nas leczył za drewno czy coś? Okej, mała uwaga, okazało się, że Madcap może też pojawić się obok na przykład Potnych Piasków. To oznacza, że będzie on postacią występującą w różnych lokacjach, pewnie w innej co mecz. Jak już poruszyłem temat wycieków, to rzućmy okiem na to, co udostępnili Hypex i ASDF. W czasie, gdy ten filmik nagrywałem, wydobywanie informacji z plików gry dalej było utrudnione. Do dyspozycji mamy tylko okruchy różnych informacji, ponieważ twórcy gry wprowadzili nowy format paczek danych z grą. Jednak mimo tego udało się doszukać kilku mniejszych znajdziek. ASDF na swoim Twitterze dał znać, że w plikach gry jest to wzmianka o nowej broni, gaśnicy, która korzystałaby z wyjątkowego rodzaju amunicji. Moim zdaniem gaśnica rzeczywiście może wejść do gry, ale raczej w formie przedmiotu do znalezienia na wyspie, tak jak to jest z kanistrami. Co do zastosowania, musimy zgadywać. Gaśnica oczywiście gasi ogień, to oczywiste. Ale ogień w Fortnite nie pojawia się aż tak często, więc myślę, że gaśnica w Fortnite mogłaby robić coś jeszcze. Na przykład spowalniać graczy środkiem gaśniczym, albo tymczasowo brudzić cały ekran trafionego gracza. Przy okazji zadawałyby niewielkie obrażenia. Amunicją gaśnicy według plików gry jest dwutlenek węgla, który w wysokim stężeniu staje się bardzo niebezpieczny. Koniecznie dajcie znać, czy wy macie jakieś pomysły. Poza tym na pole bitwy może zawitać nowa wersja bandażownicy, która strzelałaby siorbem zamiast bandażami. Takie siorbane pociski leczyłyby punkty zdrowia i osłony. Tak samo jak na przykład beczki z siorbem. Tegorocznej zimy za to w grze może pojawić się jeszcze jedna nowa postać, bałwana, który także dałby nam wyzwanie do wykonania i może on także wybuchnąć? No ciekawe. Motyw piątego sezonu będzie prawdopodobnie skupiał się na zimie i świętach, więc taka zapowiedź w postaci bałwana na pewno będzie mile widziana. Kolejny ciekawy wyciek pochodzi od Mango, ale ta informacja wyszła na jaw już tydzień temu. Po aktualizacji, która była tydzień temu, w plika gry znalazła się wzmianka o skinie wyszukanego Kevina. Teraz na ekranie widać koncept tego, jak ten skin mógłby wyglądać. No, czyli kostka Kevin w jakimś wyszukanym stroju. Możliwe, że ten skin już jest gotowy w plika gry, ale w tych zaszyfrowanych i wejdzie do sklepu na tegoroczny Halloween. Przy okazji w temacie skinów, to jeśli macie zbierak Mrocznego Kowboja, który także jest halloweenowym skinem, to sprawdźcie swoją szafkę. Ten zbierak otrzymał nowy styl ducha. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojowym.
Na koniec mam malutką ciekawostkę. Na temat ruin i Midasa mieliśmy już okazję porozmawiać w moim odcinku o aktualizacji, ale pozwólcie, że pokażę wam coś jeszcze na ten temat. W ruinach w skarbcu znajduje się złota miska miałśniaka i świeczka. Czy Midas próbuje przywołać z powrotem na wyspę swojego przyjaciela miałśniaka?